z kartkami świątecznymi, akwarelami. Dzień dobry, dzień dobry. Raz jeszcze zapraszam na wspólne malowanie kartek świątecznych akwarelami. Przyda się też biała tempera lub biała farba akrylowa, jeżeli tempery akurat nie macie. Czy pędzelek znajdzie się może ten skrzydełkowy? Tak, jeszcze skrzydlaty pędzelek Wam pokażę i polecam. Doskonale. O, takim pędzelkiem choinkę spróbujemy namalować. Dobry wieczór wszystkim. Zapraszam na wspólne malowanie. Już będziemy zaczynać. Zerkam na Wasze pytania i komentarze ewentualne. Będę odpisywał. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Moi drodzy, przygotujcie pędzelki, akwarele, temperę białą, gwasz, farbę akrylową, cokolwiek macie. Dzisiaj dużo zieleni będzie potrzebne, ale też trochę czerwieni. Ja wypróbuję kilka ciekawych farbek, między innymi zieleń kobaltową Winsor Newton. Myślę, że będzie idealna do choinki. Gdzieś tu miałem jeszcze jedną ciekawą zieleń. O właśnie, taką cieplutką, złotą zieleń. I szarość Daviego. I oczywiście moją ulubioną, własnoręcznie zrobioną zieleń chromową. Z tlenku chromu. Moi drodzy, zaczniemy od jakiejś klasyki, mianowicie od choinki, a później pokażę Wam jeszcze kilka ciekawych metod na jemiołę, na gałązki świerkowe. Troszkę tego będzie dzisiaj. Nie wiem, czemu nie ładuje się mój telefon. Nie działa nadal, jakbyś Daria mogła tam jeszcze wyłączyć, włączyć. Zadziałał, już mieliśmy małe tutaj deficyty energii. Słuchajcie, kartki dwustronne albo jednostronne, jak wolicie. Ja może, aby była większa, będę malował jednostronną. Zielenie się przydadzą dzisiaj najróżniejsze i wszelakie. Tu jeszcze Romana Szmala, zieleń taka ciekawa. Złote i srebrne pisaki też mogą być przydatne, albo farby, zależy co macie. I tak, na choinkę przepisów kilka. Zaczniemy od choinki bardzo spontanicznej. Może jednak mniejszą tą karteczkę zrobię. Spróbuję ją złożyć, zobaczymy. A chyba taka mniejsza będzie bardziej urokliwa.
O. Już przybliżę kamerę, żebyście widzieli wszystko, co tutaj się dzieje. Choinka. Jednym pociągnięciem pędzelka malowana na szarym papierze. To jest szary papier do akwareli Palazzo. Co ciekawe, taki rarytas znalazłem. I już mamy zarys choinki w pierwszy sposób. Już pokażę choinkę w drugi sposób, tylko tu jeszcze oczywiście co nieco dodam. Proszę bardzo, jest już choinka numer 1. Może jeszcze jakąś czerwoną bombeczkę, a może nie, zaraz dodamy jeszcze jakąś wdzięczną kaligrafię tutaj na dole. Cienkopisem 0,3 albo 0,5 mm. Już objaśniam, czego używam. Pisaki akrylowe złote PBO. Pisaki srebrne PBO. Tu jeszcze bardziej precyzyjny. I cienkopisy Winsor Newton. No na przykład w ten sposób. Pierwsza karteczka gotowa. Jednym maźnięciem zrobiona. I zacznę kolejną, troszkę bardziej graficzną. Ponieważ ta jest na lekko szarym papierze, to tak naprawdę jakbyśmy chcieli jakoś ją bielą ozdabiać, czy dodawać jakieś detale bielą, to oczywiście możemy. Ta sobie idzie do schnięcia. Niech się tutaj suszy. Tutaj oliwkowy papier Palazzo do akwareli. Z tym pędzelkiem teraz poeksperymentuję. Zobaczymy, czy coś ciekawego uda się nim zrobić. Myślę, że tak. Mam w każdym razie taką nadzieję. Tu może zieleń chromową. Piękny, piękny odcień ciepłej zieleni. To właśnie urok zieleni chromowej. I teraz taki pędzelek skrzydlasty do laserunków, do przejść tonalnych, bardzo dobry. Ja go trochę zmoczę w jednej, troszkę w drugiej farbie,
Zobaczymy, co tam z niego będzie. No, taka dosyć szalona choinka wyszła, ale ja ją troszeczkę jeszcze o właśnie w ten sposób ręcznie wzbogacę. Przy tej choince idealne będą bombki czerwone. Albo różnokolorowe. Oczywiście teraz jak można robić kaligrafię pędzelkiem? Pędzelek z ostrą, precyzyjną końcówką oczywiście się przyda. No i na przykład tak, jeśli chcemy, to można jeszcze coś poczarować dookoła. Myślę, że tutaj prosi się wziąć też troszkę bieli. I trochę naszą choinkę upstrzyć bielą. Na choinkę przepis trzeci. Taką bardziej graficzną choinkę.
Coraz mocniej przyciskam pędzel, akcentuję troszkę końce. O, i zobaczcie, jakie można ładne rzeczy zrobić. Prawie same się robią. Taka na przykład choineczka z gwiazduchą na szczycie. I z bombami na gałązkach. Przy okazji to jest bardzo fajne ćwiczenie do gestów akwareli. Taka prawie fraktalna choinka. A tym razem nie będę pisał wesołych świąt. Wiadomo, o co chodzi. Także zobaczcie, trzy różne sposoby na choinkę. Ich jest jeszcze jakieś 3000. Różnych innych sposobów. Może teraz jakąś choinkę na bieli. Teraz to ja namaluję choinkę najpierw wodą, właściwie naszkicuję ją wodą, a już się pomalowałem na biało śniegiem. Tak to zrobię, żebyście troszkę widzieli, co szkicuję. I teraz wpuszczać będę tutaj farbę. Chlup. Jeszcze troszkę za mokry papier, ale płynie sobie. I można tutaj wpuszczać różne farby, różne kolory, różne odcienie właściwie. O, na przykład takie. Ponieważ mamy tutaj dużo, dużo wody, to można jeszcze takimi kroplami tę choinkę gdzieniegdzie rozciągać, ale zachowujemy jak najwięcej takiego naturalnego charakteru akwareli. Nie wymuszamy tutaj za wiele na akwareli, niech ona sobie płynie tam, gdzie chce.
Poważnie mówię, to jest bardzo fajne ćwiczenie na ślad w akwareli, na taką świeżość akwarelową. Tutaj od razu powstaje też taka iluzja śniegu na tej choince. Tutaj jest dużo, dużo wody u mnie i dzięki temu ona naturalnie się rzeźbi w takie, te łodyżki, które maluję, naturalnie się rzeźbią, same dostają takiego bardzo ładnego zaokrąglenia. Można oczywiście gdzieś coś wyostrzyć. No, nie ma nic przyjemniejszego niż takie rozlewanie akwareli po papierze. To jest takie operowanie troszeczkę jak przy kaligrafii japońskiej. Cały czas taki spory minimalizm staram się zachować. No to jeszcze zaraz będzie choinka na mokrym papierze, bo takiej nie było póki co. Ja może tutaj tę choinkę ozdobię znowuż bombkami. Albo i nie. Tak się zastanawiam, czy taka bezbombkowa też ładna. A to tu nie robię bombek. To jest papier Fabriano na szkicowniku Gamma. Ja teraz spróbuję go bardzo ostrożnie odkleić, tak żeby mi się choinka nie rozprysnęła po papierze. Swoją drogą rozdmuchana choinka na papierze też by była ładna. Dobra, to ta idzie do galerii choinek. Tutaj obok. To na mokrym papierze teraz spróbujmy choinkę wyczarować. A może spryskiwaczem? Może nie pędzlem, tylko spryskiwaczem. Będzie ładniejszy efekt. No, teraz się będzie działo. Bo najważniejsze to dobrze się bawić. Cieszyć się kolorem. To eksplozja, tego się nie spodziewałem nawet. To może być bardzo osobliwa choinka. Takie rzeczy. To jest afro choinka. Przedziwna. Jeszcze takiej choinki nie widziałem. I właśnie widzę. To będzie choinka dla Itana, bo jest zupełnie jak jego fryzura. Choinka afro. Proszę bardzo.
Ale żebyście wiedzieli, że choinki nie zawsze muszą tak eksplodować, to zaraz pokażę, że można zrobić też trochę mniej odjechaną choinkę. Ale tylko trochę mniej, bo też jest dosyć ekspresyjna. Cieszę się bardzo, że choinka Afro się Wam podoba. Dobrze, to może choinek wystarczy. Teraz pokażę Wam bardzo ładny pomysł na kartkę z motywem jemioły. Słuchajcie, żeby malować choinki afro, koniecznie jest spryskiwacz z wodą, farba akwarelowa i to, co zawsze, jeżeli chcemy, żeby farba wybuchała, czyli żółć wołowa Talensa. Kropelka do farby i wtedy takie eksplozje się właśnie dzieją na papierze. Moi drodzy, teraz zrobimy kartkę. A może być w pionie, niech będzie w pionie, bo się lepiej zmieści na ekranie. Będziemy odciskać tak naprawdę ślady pędzelkiem. Proponuję ciepłą zieleń, taką właśnie zieleń chromową, jaką bardzo lubię. I robimy następująco. Ślad i odrywamy. Ślad. Ślad. Na pędzlu musi być tylko odpowiednia ilość farby, nie za dużo, nie za mało. Możecie nawet wziąć dwa różne kolory, dwa różne odcienie zieleni. Aha, najlepiej, żeby koniec pędzla był skierowany tam, gdzie listek ma się zaczynać. Wierzchołek pędzla, wtedy te listki ładniejsze wychodzą. Czyli czyli kręcimy sobie kartką dookoła i szpicek pędzla, jego koniuszek, ma być tam, gdzie chcemy zakończyć. Gdzie chcemy zacząć listek, o, gdzie ma być łodyżka. Wtedy one wychodzą znacznie ładniejsze. Możemy nawet zacząć od gałązki, o, i zakończyć takim listkiem, zobaczcie. I wychodzi jemioła jak żywa. Czyli malujemy cieniutką linię wierzchołkiem pędzla i kończymy, hop, przyklejeniem pędzla do kartki. Możemy oczywiście też domalować łodyżki do tych listków, które już zrobiliśmy. Patrzcie, jak to ładnie wychodzi samo.
Zaraz dodamy jeszcze owocki czerwone i wtedy będzie dopiero ładnie. No i eksperymentujcie z własną ilością listków. Ich może być więcej, może być mniej. Można różne odległości pomiędzy nimi wybierać. Trzeba tyle kartek namalować, ile oglądających. Taka propozycja padła. Nie wiem tylko, kto je ma malować, a to musimy jeszcze ustalić. Chyba że wszyscy oglądający, to wtedy się rozłoży tak porówno. I teraz dodamy sobie owocki. Najpierw proponuję zrobić czerwone kuleczki, a później do nich łodyżki. Tutaj mam super intensywne farby. Ale właściwie mam też moją czerwień, to co będę używał czyjeś. Idę po swoją czerwoną akwarelkę, która jest jeszcze bardziej intensywna. Proszę bardzo. Taka czerwień cynobrowa. I teraz taki pędzelek, który ma troszkę bardziej okrągłą końcówkę, będzie najlepszy. Będzie świetnie, jeżeli uda nam się na owockach zostawić takie białe bliki. A jak się nie uda, no to trudno. Zawsze można je później też dodać. Białą temperą. Bardzo lubię ten wzór kartki. To taka klasyka, oczywiście nie jest to mój wynalazek. Taka jemioła na kartce. Jak chcemy, żeby było trochę bardziej świątecznie, to możemy jeszcze zrobić wersję z gałązkami świerkowymi.
albo tutaj dodać jakąś gałązkę świerkową, ale do tego użyję cieniutkiego pędzelka do cienkich linii. Tak, tutaj wybuchła dyskusja, czy to jest jemioła. Ja szczerze mówiąc, teraz nie jestem pewien, czy to jest jemioła. Być może to jest jemioła z barwionymi owocami. Kto to wie, bo rzeczywiście jemioła ma białe owoce. Taka zwykła. Ale to jest niezwykła jemioła. Teraz dodaję brązowe łodyżki świerkowe. No to trzeba sprawdzić, co to są za czerwone owocki, czy to jemioła, czy nie. Dla mnie najważniejsze, że są ładne. Po co się za dużo zastanawiać? Tak jak mówię, to taka klasyka, więc jak ktoś kiedyś takie wymyślił, to znaczy, że miał ku temu powód. No, albo że to są, albo że liście ostrokrzewu można by też dodać. To jest taka bardziej czasochłonna wersja kartki. No ale w końcu nie musimy się nigdzie spieszyć. Zwłaszcza przed świętami. Po co gdzieś tam latać? Tym bardziej, że wirus do galerii handlowych nie ma co iść. Poza tym, po co nadmiar atrakcji. Konsumenckich, jak można się cieszyć takimi atrakcjami artystycznymi, w dodatku samemu je zrobić. O, przekażę Darii, że czekacie na jej wersję kartek.
Ona tutaj się przewija obok, tylko niespodziankę szykuje pewno. Ale na razie nic nie mówię, bo to niespodzianka. Ma zostać niespodzianką. Ale wkrótce premiera. I tak czas zwalnia. Prosiłoby się tylko kolędę jeszcze włączyć w tle, chociaż troszkę może za wcześnie na kolędy. No ale jak już będzie bliżej świąt i będziecie tak sobie siedzieć i dziergać te gałązki świerkowe na kartkach, to kolędy w tle albo inna dobra muzyka. Ja bardzo lubię spokojny jazz w takim świątecznym klimacie słuchać. Niekoniecznie świąteczny jazz oczywiście, ale po prostu. Każda dobra muzyka nastrojowa jest dobra o tej porze roku i w tych okolicznościach. Oczywiście, że samo się posprząta i ugotuje, a poza tym kto mówi, że musi być jakoś obsesyjnie czysto? Sierść mamy wyzbieraną, bo codziennie zbieramy przecież wszyscy na pędzelki. Sierść naszych zwierzaków, więc podłogi czyste. Gotować można szybko. Ja dzisiaj zrobiłem pyszną zupę dyniową. Sałatkę warzywną i chleb na zakwasie. Nastawiony. Jutro będzie rano pieczony. Ten przepis na chleb na zakwasie, zarówno pszenny, jak i żytni, to chętnie Wam podam w jakimś live'ie takim chlebowym. Live piekarniczy tym razem zrobimy, bo jest naprawdę wybitny, wyśmienity chleb. I sam się robi, tak jak te kartki. Moi drodzy, to teraz oczywiście nie zostawiłem miejsca na napis Wesołych Świąt, ale jakoś go tutaj wcisnę. Chyba się przeniosę do orientacji poziomej w tym momencie, bo w pionie będzie ciężko. O, nawet tak może lepiej, albo tak. Tak, tak będzie lepiej. Proszę bardzo, na przykład tak.
Chwilowo padł mi podgląd na wasze komentarze, ale zaraz wróci. Tylko się doładuje bateria. No więc takie właśnie kocie pędzelki albo psie pędzelki warto robić. Przy okazji sobie wysprzątamy domy przed świętami. I pędzelek będzie. Tutaj choinki szalone już wyschły. Myślę, że to jest dobry moment, żeby je obombkować. Zabombować. To może na srebrno tym razem. A cóż to? A, jeszcze nie użyty. A, to może na złoto, chociaż coś tu cieknie już powoli. Jest. Błyszczy się, błyszczy, tylko trzeba pod kątem patrzeć, bo to jest super błyszczący pisak. Gdzie ta druga się schowała? Tu jest. Miałem ochotę zacząć życzenia składać przez ten choinkowy klimat wam, ale jeszcze z życzeniami poczekamy. Zresztą na pewno będzie jakiś live świąteczny i noworoczny i tak dalej. Właściwie to jak w rodzinie, cały czas się widzimy. Kolędy pośpiewamy razem. Moi drodzy, kilka różnych sposobów na choinki dzisiaj pokazałem. Kilka różnych sposobów na jemiołe lub i nie jemiołe, w każdym razie ładne liście z czerwonymi owockami. Ale to oczywiście tylko inspiracja, bo metod jest mnóstwo.
Szukajcie swoich pomysłów, korzystajcie ze wskazówek, które dzisiaj były. Pamiętajcie, że nie tylko biały papier, ale też szary, niebieski, zielony, turkusowy, każdy kolor papieru będzie dobry. Zapraszam do udostępniania tego filmu dalej, może się przydać, może kogoś zainspirować. Zapraszam chętnych do grupy Oko, albo jeżeli ktoś już wpłacał grupową składkę, czyli wsparcie pracowni, za co z całego serducha dziękuję, to niech koniecznie kliknie link ze zgłoszeniem do grupy, który jest w opisie do tej transmisji, bo dopóki nie kliknie tego linku, to ja nie mogę nikogo wbrew jego woli przyłączyć do grupy. Zatem bardzo proszę. No i nie powiem jeszcze wesołych świąt, bo za wcześnie. Ale za to powiem miłego wieczoru i do zobaczenia jutro o 10 na bardzo ciekawych zajęciach, które poprowadzi dla Was Pola. Zapraszam serdecznie w imieniu Poli wszystkie dzieci, bo zobaczycie, jak można zrobić własnymi rękoma plecak dla swojej ulubionej lalki, albo misia, albo jakiegoś innego jeszcze pajacyka na przykład. A o 19 zapraszam wszystkich na kolejne, już w tym tygodniu ostatnie, akwarelowe malowanie, ale w przyszłym tygodniu będzie też ciekawie, bo tydzień pasteli nam się zapowiada, więc będzie się działo. Miłego, pięknego wieczoru. Dziękuję Wam bardzo za wspólne malowanie świąteczne. Dobranoc. I kto to wszystko teraz posprząta? Ale ładne. Patrzcie, co tutaj się dzieje. No, no. Zabieram się do sprzątania. Dobranoc.